Cześć, siemanko, jestem Chrisrok. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z piłkarskich historii na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam historię Weroniki Zeniwistowskiej, ale zanim zaczniemy, zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, jeśli ten film wam się spodoba, więc zaczynamy! Weronika Zawistowska urodziła się 17 grudnia 1999 roku w Warszawie, czyli obchodzi dzisiaj swoje 21 urodziny. Jako dziecko mieszkała na warszawskim Brunie. Jak wspomina w wywiadzie Tak tylko kobiecy futbol, zaczynałam jak większość piłkarek. Wychodziłam na dwór i grałam razem z chłopcami w piłkę. Jej pierwszym klubem był UKS Brudno Warszawa. W swoim pierwszym klubie grała w zespole męskim. Dopiero kilka miesięcy później zapisałam się do klubu damskiego. Jej pierwszym klubem damskim był UKS Praga Warszawa. Od sezonu 2008-2009 reprezentuje właśnie ten klub. Na warszawskiej Pradze występowała w całej karierze juniorskiej, grała także w zespole seniorskim. W sezonie 2014-2015 rozgrała swój ostatni sezon w Warszawie, grając w pierwszej lidze kobiet w grupie północnej, zajmując trzecie miejsce wraz z UKS Praga Warszawa. Od sezonu 2015-2016 występowała w barwach GKS Górnik Łęczny. Po raz pierwszy w Ekstralidze zagrała 22 sierpnia 2015 roku w wygranym meczu przeciwko KGHM Zagłębie Lubin. Weronika Zawistowska weszła wtedy na boisko w 56 minucie. W sezonie 15-16 wraz z Górnikiem Męczna zajęła drugie miejsce w Ekstralidze. Pierwsze miejsce zajęły wtedy Medyk Koń. W finale Pucharu Polski grali także z Medykiem Koń. Medyk wygrał 3-0 po bramkach Daleszczyk, Tarczyńskiej i Gawrońskiej. Sezon 2016 był ostatnim sezonem panowania Medyka Koń w polskiej lidze. W lidze byli tuż za Medykiem Koń, zajęli drugie miejsce. Do pierwszego miejsca zabrakło im tylko 4 punktów. Pucharze Polski doszli do finału i znowu przegrali z Medykiem Koniem. Tym razem 2-1 po bramkach Aleksandry Sikory, Rąpy i Agaty Guściory. Na tę trawnię odpowiedziała Emilia Zdudeń dopiero w 90 minucie. Wtedy było już niestety za późno. Sezon 2017-2018 był jak i za samej Zawistowskiej, jak i Górniczka Jamęczna początkiem wielkiej historii. Górnik Łęczna z 9-punktową przewagą wygrał Ekstraligę Kobiet, notując 20 zwycięstw na 22 mecze, remisując i przegrywając zaledwie po razie. W tym sezonie strzelając aż 103 bramki, Puchar Polski także piłkarki GKS-u dominowały rozgrywki. W 1/8 finału pokonały Helios Białystok aż 17-0. W ćwierćfinale pokonały AZS Wrocław aż 6-0, a w finale pokonały zespół Czarnych Sosnowiec 3-1. Sezon 2018-2019 był z jednej strony dla Zawistowskiej dobry, a z drugiej zły, a zarazem był ostatnim sezonem w Górniku Łęczna. 31 sierpnia 2018 roku zadebiutowała w meczu reprezentacji. Po raz pierwszy zagrała w meczu z Białorusią 1-4, meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2019. Wówczas 19-letnia Weronika Zawistowska weszła na boisko na ostatnie 13 minut meczu. Więc sezon jej z perspektywy zaczął się dobrze. Jeszcze nie wiedziała, że zaraz nastanie gorszy okres w jej karierze. Weronika Zawistowska tak podsumowała sezon 2018, ostatni sezon w Górniku Łęczna. Kontuzje miały bardzo duży wpływ na poprzedni sezon. We wrześniu doznałam kontuzji, która wyeliminowała mnie z gry na 2,5 miesiąca. Wróciłam do treningu, rozegrałam kilka spotkań i dostałam kolejnego urazu, który wykluczył mnie z gry na kolejne tygodnie. I tak powiedziała o swoim pechowym sezonie w Górniku Łęczna. Górnik zdobył Mistrzostwo Polski. W lidze wygrał z zaledwie 3-punktową przewagą. Za to Pucharze Polski odpadł z późniejszym zdobywcą Pucharu Polski, drużyną Medyka Konin, przegrywając 2-1 po bramkach Nikol Kaletki i Dominiki Kopińskiej. W Górniku Łęczna bramkę zdobyła Alicja Materek. Sezon 2018 był ostatnim sezonem sezonem Zawistowskiej w Górniku Łęczna. Tak podsumowała swoje odejście. Myślałam, że zostanę jeszcze rok w Łęcznej, ale ostatecznie okazało się, że tak nie będzie. Trener Piotr Mazurkiewicz nie odbierał telefonów. Nie miałam żadnej informacji z klubu. Nie wiedziałam, co mam dalej robić. Zarząd początkowo zapewnił mnie, że wszystko będzie dobrze. Jednak później to się zmieniło. Tak podsumowała swoje odejście z Górnika Łęczna w wywiadzie dla Stadiony Świata. Od sezonu 2019-2020 została piłkarką Czarnych Sosnowiec. W 2019 roku także nie miał osiągnięcia z reprezentacją.
Trener Miłosz Stępiński powołał Weronikę Zawistowską na turniej Algarve Cup. Pierwszy mecz reprezentacji Polski rozegrała z faworyzowaną Hiszpanią i niespodziewanie wygrała 3-0. Drugi mecz rozegrały z Holandem, także niemało zaskoczenie. Polki wygrały 1-0 i wyszły z grupy z pierwszego miejsca. Weronika Zawistowska rozgrywała kolejne mecze w ramach tego turnieju. Polki grały mecz o pierwsze miejsce, ale niestety przegrały z Norwegią 3-0. Reprezentacja Polski pomimo porażki i tak sprawiła wielką sensację i niespodziankę. Kolejny sezon zaczęła już z nową ekipą Czarnych Sosnowiec. Jej cele na ten sezon były określone, o których wspomniała w wywiadzie dla Stadionu Świata. Chcemy walczyć o Mistrzostwo Polski i zdetronizowanie Górnika. Natomiast jeśli nam się uda, to z całą pewnością będziemy chciały zakończyć rywalizację na ligowym podium. Sezon 19-20 był także ważny ze względu na rozpoczynające się eliminacje Mistrzostw Europy, czy też mecz towarzyski z Brazylią z Martą na czele. 8 października 2019 roku reprezentacja Polski przegrała mecz towarzyski z Brazylią 3-1 na stadionie w Kielcach. W tym meczu Weronika Zawistowska nie pojawiła się na boisku. 12 listopada 2019 roku Polki zremisowały arcyważny mecz z Hiszpanią. Weronika Zawistowska cały mecz spędziła na ławce. Sezon 19-20 był z perspektywy piłkarek Ekstraligi kobiet był dziwny. Udało się rozegrać zaledwie 12 kolejek, z czego tylko jedną kolejkę rozegrano wiosną. Zespół Czarny Sosnowiec zajął w końcowym rozrachunku trzecie miejsce, będąc tuż za Medykiem Konin i licząc 9 punktów straty do lidera Górnika Łęczna. Na wiosnę udało się rozegrać dwa mecze eliminacji Mistrzostw Europy, spotkanie z Mołdawią, jak i z Azerbejdżanem wygrane po 5-0. W pierwszym meczu w Mołdawią Weronika Zawistowska cały mecz spędziła na ławce rezerwowych. W meczu z Azerbejdżanem weszła na boisko w 63 minucie, zmieniając Natalię Chudzik. Później kilka miesięcy przerwy w kobiecym futbolu. Kolejnym meczem był półfinał Pucharu Polski z KKP Bydgoszcz, wygranym przez zespół Czarnych Sosnowiec 3-0. Jedną bramkę zdobyła Weronika Zawistowska, a dwie Jessica Jaszek. 27 czerwca został rozegrany finał Pucharu Polski z Górnikiem Łęczna. Mecz ostatecznie wygrał Górnik Łęczna po bramce Dominiki Grabowskiej. Czarni Sosnowiec musieli się nacieszyć trzecim miejscem w lidze i srebrnym medalem w Pucharze Polskim. Sezon 2020-2021 rozpoczął się dla samej Zawistowskiej, jak i Czarny Sosnowiec wręcz fantastycznie. Wygrana aż 8-0 z zespołem Olimpii Szczecin na inaugurację sezonu. Sama Zawistowska strzeliła dwie bramki. Bardzo niewiele brakowało jej do skompletowania hat-tricka. Kolejnym rywalem na rozjeździe Czarny Sosnowiec był zespół Lornika Wierzchowice. Tutaj skromna wygrana 1-0, później nastał jeden z ważniejszych meczów sezonu, ponieważ był to mecz z zespołem Górnika Łęczna, jej byłego klubu. Zespół Czarny Sosnowiec zdobył bramkę już w drugiej minucie spotkania. Był to gol autorstwa Jessica Jaszek, byłej zawodniczki GKS-u. Później szybkie 5-0 zapel od Gdańsk. Później kolejny mecz z gatunku arcyważne z Medykiem Konin. Czarni Sosnowiec wygrali to spotkanie 2-1 po bramkach Jaszek i Jędrzejewicz. W kolejnym meczu łatwa wygrana z Rowem Rybnik 5-1. We wrześniu reprezentacja Polski miała do rozegrania dwóch meczów z reprezentacją Czech. Pierwszy mecz w Czechach, a dokładnie w Chomotowie, zakończył się bezbramkowym remisem 0-0. Drugi mecz, który odbył się w Bielsku Białej, zakończył się zwycięstwem reprezentacji Czech 2-0. Polki przegrały arcyważny drugi mecz. W lidze przyszedł czas na mecz na szczycie z SMS-em Łódź. Bardzo ważny mecz. Przed tą kolejką drużyny miały taki sam bilans punktowy. Czarni byli przed SMS-em dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Czarni Sosnowiec wygrali 2-0 po bramkach Fischerowej i Kostowej. Później przyszła łatwa wygrana ZZS UJ Kraków. Czarni wygrali 6-1. Hat-tricka w tym meczu zanotowała Liliana Kostowa. W kolejnym meczu przyszła bardzo ważna wygrana 3-0 ze Śląskiem Wrocław. Weronika Zawistowska zdobyła bramkę w 42 minucie spotkania. Później przyszedł czas na ważne mecze eliminacji Mistrzostw Europy przeciwko Azerbejdżanowi i Mołdawii. W meczu z Azerbejdżanem Weronika Zawistowska zdobyła aż dwie bramki. Ostatecznie reprezentacja wygrała 3-0. Kolejnym meczem był mecz z Mołdawią. Weronika Zawistowska wyszła w pierwszym składzie na ten mecz. Rozegrała 77 minut w tym spotkaniu. W 77 minucie zmieniła ją Zofia Buszewska. Czarny Sosnowiec do rozegrania zostały jeszcze 3 kolejki.
ale mecz z Olimpią Szczecin na wyjeździe został przełożony na wiosnę. Cała kolejka. W meczu ze Sporty z KKB Bydgoszcz wygrały aż 9-0. Strzeliły najwięcej bramek w jednym meczu w sezonie Ekstraligi Kobiet. Weronika Zawistowska zdobyła jedną bramkę, aż 4 zdobyła Martyna Wienkowska. Ostatnim meczem rundy jesiennej Ekstraligi był mecz z GKS-em Katowice. W tym meczu padł remis 1-1. Czarni Stosunek prowadzili po bramce Jessica Jaszek, ale w 87 minucie wyrównała Zofia Buszewska. Czarni Stosunek wygrali jeszcze w 1/16 finał mecz Pucharu Polski z Skorą Częstochowa, aż 5-0. Po tym meczu zostali jedyną drużyną niepokonaną na szczeblu centralnym. 1 grudnia reprezentacja Polski miała rozegrać mecz o wszystko z Hiszpanią. Jeśli wygrałby, mogliby wyjść z grupy, ale w reprezentacji zostały wykryte zakażenia. Mecz z Hiszpanią został ostatecznie przełożony na luty. Weronika Zawistowska oczywiście została powołana do zgrupowania. Tak właśnie przedstawia się historia Weroniki Zawistowskiej. Czy pojedzie na Mistrzostwo Europy, czy zdobędzie Mistrzostwo i Puchar Polski z Czarnymi Sosnowiec, o tym dowiemy się w dalszej karierze Weroniki Zawistowskiej. No i to był na koniec tego odcinka. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca. Oczywiście Weronice Zawistowskiej chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego z okazji jej 21 urodzin, więc wszystkiego najlepszego, Weronika. Zapraszam także do łapkowania tego filmu i to by było na razie. Cześć!